Wie pan, szefie, nieboszczyk ma za 3 dni imieniny. Panie, nieboszczykowi teraz są już obojętne nawet i urodziny. W której melinie się ukryli? No jutro po południu może pani umawiać proboszcza na poświęcenie. Znowu na jutro. Na jutro, na pojutrze, jak pani chce, to nawet i na popojutrze. Dla picu za przeproszeniem pomnik bym ładował. Co jest z tą bryczką, panie kalwinista? Da się radę. Nie masz pan tu jakiejś konepki? Idź pan do Krajzegi i obudź pan madam browary. Niech panu poszuka. Jak się tutaj nie zjawią za godzinę, niech sobie szukają państwowej roboty. Na miejscu więcej trafią, jak na najlepszym wyjeździe. Dobrze będzie, jak w ogóle przyjdą. Więc trzymam pana za słowo. Niech pani trzyma. Nie ma pani innego wyjścia. Kto pojedzie z pomnikiem? Co robimy? Co robimy? Co robimy? Pytam po raz ostatni. Gdzie jest Grati Dudek? Widzi pani, jakich mam pracowników? Od samego rana ledwie trzymają się na nogach. Coś strasznego. Współczuję pani. Ja pani również. Co robić? Do widzenia. Do widzenia pani. Nie przypracowałem. Było nie wracać. To tam roczysz pod kinolem, towary. Chłopaki! Jechać i raz, dwa wracać. Nie opierdalać się przy robocie, bo ja wam nie będę płacił za godziny nadliczbowe. Wiem, co może zrobić od skowronka do żaby dwóch takich byków jak wy. Jak wam się u mnie nie podoba, to możecie sobie pójść na państwową posadę. Tam będziecie gruchy lachą przez 8 godzin obijać, a po 12 sobie pisać. Przyrzekam wam, że jeszcze ode mnie dostaniecie błogosławieństwo na drogę. Zrozumieliście mnie? Jest. No, a wy do roboty. Za transport. Na noclegi. Na bilety powrotne. Życzę sukcesów.
jaką cholerę żeśmy poszli na zakład. Stary by wysłał berbeluchę i kindziora. Chciałeś dalej moczyć ryja? Liczyłem na akonto. W życiu więcej w drogę nie pojadę. Ech. No ładnie. A myśmy się jeszcze z miasta nie wywlekli. Nie płacz. Thank you.
Ślim. Jest to religia. Ciekawe. Nie ma w tym nic ciekawego. Bóg przeznaczył jednych do zbawienia, drugich na potępienie. I pan wyznajesz tę religię? Oczywiście. To niedziela z całą rodziną chodzę do kościoła. A po co? Bo z natury człowiek skłonny jest do miłowania siebie więcej niż bliźniego. Kiepska ta religia. Dlaczego? Dlaczego, pytasz pan? Dlatego, że pozwala swoim wyznawcom pić gorzałe i obżerać się flakami, a nas zostawia na skrzyni, spragnionych i głodnych. Takich, to by tylko dobrze czynili, nie ma ani jednego. Możecie sobie kupić. Nikt wam nie broni. Poczekam. Za gratis? Po to, żeby kupić sobie gorzałe i flaki, trzeba mieć szmalec, a widziałeś pan, ile nam tego majster nawalił. Miłość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła. Panie, pan za samą jazdę tym trupem powinieneś tam wabank postawić. Wiesz pan, jak tam wieje na tej skrzyni? Nie wiesz pan, boś pan tam nigdy nie jechał. Nie jechałem. No właśnie. A jak mogę prowadzić wóz i siedzieć na skrzyni? Daj pan spokój z tym wozem. Jak wam się nie podoba, możecie sobie sznurować perpetes. Droga wolna. Piechotą szybciej dojdę, niż pan tym swoim gratem dojedziesz. 308. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Z Bogiem. Panie Święty, sam pan rozładujesz samochód. Zostaw. To co robimy? No co? Skamieniałeś? Nie słyszałeś zaproszenia? Były dwie, bez cytryny. Ale z cukrem. Ludzie są prawi, a jednak ciągle szukają wykrętów. Kto spełnia dobre uczynki, należy do wybranych. Nie trzeba było tego brać. On się chce niebu podlezać. Nie chcesz, to nie pij.
Gdzie rzucać pety? Chcesz, żebyśmy się zajęli? Jesteśmy na miejscu. Brama zamknięta. Gdzie zwalamy? Pod tym płotem. Przywieźliśmy pomnik. Można go tu zwalić? Rano byśmy go stąd zabrali. No? A czyj to pomnik? Nowackiego. Znałem. Tu nic nie ginie. Ale panowie, jak się boicie, to możecie to zwalić na podwórku. Skorzystamy, jeśli można. No? Dawaj pan tę brykę na podwórko. W lewo. Dobra. Jezus, czy to? Niech się mama schowa, bo zimno. Zostawimy u pana nasze graty. Zostawcie. Jest tu jakiś hotel? Sam bym was chętnie przenocował. Tylko nie miałbym was z czym nakryć. No to nas masz pan już z głowy. Dalej to żyj się pan sam. No i z Bogiem. Człowiek całe życie sam się toczy. Panowie chcą przenocować. Tak. Muszę panów zameldować. Panowie z Warszawy. A jak? Oczywiście. Proszę bardzo, łóżko jest wolne. Które? To po prawej. Thank you.
Proszę umyć nogi. Dobranoc. Oni za jedni? Artyści z Warszawy. Mój chłop lepiej chodzi ubrany. No co ma piernik do wiatraka, a artysta do ubrania? Artysta to artysta i koniec. Prosimy naszego Zbawiciela, aby pobłogosławił krzyż i pomnik, który stawiamy na grobie Jego sługi. Panie Jezu Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław ten krzyż i pomnik, który stawiamy na chrześcijańskim grobie, a ciało pod nim złożone wskrześ do życia w chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Panowie, ale ten pomnik nie rozleci się po waszym wyjeździe. Może być, szanowna pani, zupełnie spokojna. Prędzej my się rozlecimy. Przekona się pani o tym. Ale czy to będzie mocne? Bo wy każdą robotę potraficie sknocić. Tego sam diabeł nie rozwali. Dałby Bóg. Działka. Rozumiem. Poderwać na szmal, albo na gablotę, albo na kamień. Może na urodę poszły. O co chodzi? Pan by skończył już tę robotę, tak? Pomogę. Czego pan życzy od nas? Panowie pozwolą ze mną? Zapomniałem się panu przedstawić. Przewodniczący Rady Narodowej. Dudek. Zgret. Panowie, chodzi o to, że trzeba naprawić ten nagrobek. To jest dłuższa robota. O to chodzi. A my musimy wracać. Ale da się zrobić. Wszystko. Ostrożnie. Da się zrobić. Jak to długo potrwa? To zależy. Od czego? Pytasz pan. Od czego? Nie bójcie się, zarobicie. Daję wam na to słowo. Słowo to jeszcze nie wszystko. Mnie możecie wierzyć. Panie, ja rodzonemu ojcu nie wierzę, chociaż go znam od urodzenia. A co dopiero panu? Słuchajcie, panowie. Te roboty trzeba wykonać cichaczem. Tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Dlaczego cichaczem? Proszę pana, na to wszystko trzeba mieć zezwolenie z województwa. Ja co prawda jestem przewodniczącym Rady Narodowej, ale prawdę mówiąc niewiele znaczy. Od dawna chciałem poprawić ten nagrobek, ale nie miałem żadnej okazji. Wyście spadli mi tutaj jak z nieba. A czy to pomnik? To jest pomnik naszego bohatera. Jak to naszego? No miałem na myśli
ogólnie naszego, czyli mojego, waszego, wszystkich Polaków. Panie bohaterów, to myśmy mieli od jasnej cholery, aż trudno się w nich połapać. Który od jakiej wojny, a który znów od jakiego powstania? To jest pomnik przywódcy powstania listopadowego. Jakiego przywódcy? Wysockiego. Wysockiego? Tak. Panie, a to nie jest przypadkiem jakaś prowokacja? Jaka prowokacja? Normalna. Powiedzmy, że my to poprawimy. A potem ktoś inny weźmie nas za dupę i co wtedy? Nie ma w tym żadnej prowokacji. Ryzykuje tyle samo co wy, a może nawet i więcej. Wydaje nie swoje pieniądze na tę fuchę. Przyznano mi znaczną kwotę na kulturę. Jestem historykiem i chcę zadbać o ten grób. Przecież jeżeli tego dziś nie zrobimy, to nie zrobi tego nikt. I za kilka lat rozsypie się to wszystko w diabły. Rozumiecie mnie teraz? To co by kosztowała ta robota? Trzeba zdjąć klapę, rozebrać cały front, wyjąć ciało, wyczyścić katakumbę z piachu, co go woda naniosła, wymurować ją na nowo i zmontować cały pomnik. Co by to kosztowało? 15. Za 15 to sam sobie byś robił. A razem z panem ile to wyniesie? 30. 30. Co robimy? Sam nie wiem. Jedno jest pewne, że tak nie możemy zostawić naszego bohatera. Może go na czas remontu gdzieś dokwaterować. A przylecie się po domu. Może do naszego? Ty masz łeb. A ja tymczasem oczywiście katakumbę. No jak? Nie da rady. Pozamykane. A nasz? Nasz też. To co z nim zrobimy? Nie wiem. Ja wiem. Położymy go pod murem i przykryjemy starymi lińcami. Co pan o tym myśli?
Nie wiem, co o tym myśleć. Przyznam się, że to nie jest najlepsze miejsce, szczególnie dla takiego człowieka. Nic mu się nie stanie. To prawda, ale widzi pan... Skąd weźmiemy cement? Wszystko będzie dostarczone. Jutro, zanim staniecie do roboty, będziecie mieli już na cmentarzu piasek do murowania i cement. Panie, a co on robił, że mu tu pomnik posadzili? Urodził się i umarł tutaj. Aha. No to jak? Zapraszasz pan na drinka? Bezsprzecznie. No tak. No to na trzecią różkę. Panie, ile pan możesz wypić? Ja? No pan. A to zależy, na czczo czy po jedzeniu. Kiedyś człowiek miał zdrowie. Mógł pić, nie to co dziś. Zresztą gorzałka była inna. Będąc jeszcze na studiach, założyłem się z kolegami o skrzynkę piwa, że w ciągu 2 godzin wypiję litra. W tym samym czasie wypiłem 1,5 i jeszcze poszedłem na prywatkę do znajomych. Poszedł pan do nich przekibać się gdzieś pod stołem. Skąd? Byłem w świetnym humorze. Bawiłem się całą noc. Około 3 nad ranem całe towarzystwo leżało już pokotem po kątach. A ja trzymałem się jeszcze taką, jako taką na nogę, mimo że piłem równo ze wszystkimi, a nawet więcej. Bo przyszedłem spóźniony i włączono we mnie karniaki. O! Taką już. Lejesz pan wodę. Jak skończymy, panowie, tę robotę, to popijemy. Daj mu spokój. A co ja mu robię?
nie chce gadać. O Boże, Boże, już więcej nie wyci, nie wykończy mnie ta wódka. Lubię, jak mi ktoś pieprzy za uszami. To zmień temat. Zahacz go o tego. Bohatera. Sam se go zahacz. Herbata jest moskiewska. Kawa turecko-francuska, a barszczyk to napój czysto polski. Panie, po co pan to robi? Ja go tam nie znałem, ale żyją u nas ludzie, którzy go pamiętają. Po powrocie z zesłania usiedlił się tutaj. Miał majątek, który zresztą przepił z takim miejscowym dziedzicem. We dwóch się tak zabawiali. Wysocki, jak go car wypuścił z Sybiru, podobno przyjął taką maksymę, że trzeba pić i jadać, żeby się z biedy wygrzebać. Dawno to było? No, dawno i niedawno. Pod koniec zeszłego stulecia. Wiecie, panowie, do końca życia żadnej młodej dziewczynie nie przepuścił. Który to? Nie, Zoś. Niestety. Umarł dawno. Ale na pewno by się przyznał. Taki był. No, zdrowie. Jego. Nazwaliśmy ulicę, przy której mieszkał, jego imieniem. No i wygrał mój pomysł w konkursie na nazwę nowego osiedla mieszkaniowego. W naszym Domu Kultury mamy taki niewielki teatrzyk amatorski, kółko recytatorskie. Zajmuje się społecznie jego prowadzeniem. Takie tam próby z młodzieżą, ze starymi też. Któż to jest ten żołnierz? Bez szronu, bez znaków. Na usługi dla kraju mało lat miał jeszcze, a już jego oblicze jest chlubą Polaków. Na cześć jego nucą wieszcze. Któż nie wierzy świętej chwili, w której krzywd naszych mściciele wolność z grobu wybudzili? Wysocki był na ich czele. A gdy po wojnie powrócimy do roli, gdy wieczna gwiazda szczęścia nam zaświeci, nic myśli nie uwięzi, nie skrępuje woli. Nieraz ojciec w gronie dzieci, by w nich wzbudzić cześć ku chwale, zawoła w świętym zapale, niech żyją młodzi narodu mściciele. A Wysocki na ich czele.
arsenału. Do arsenału. Hej, bracia, dzieci, żołnierze. Zabroń. Niech każdy zagiwer bierze i ustawia się w szeregu w podwórze. Oto godzina wybiła dla na tęsknotę lat. Do broni. Jezus Maryja. Nie ma większej zalety dla obywatela, jak kochać swoją ojczyznę. Cóż może być świętszym dla człowieka, jak szanować i wielbić tę wolność, którą od natury mamy nadaną. Naród, który przez bieg okoliczności utracił na chwilę to święte prawo natury, nie myśli o uzyskaniu swobód, śmiało mogę powiedzieć, że nie godzi na nazwiska i nigdy nie zajmie szlachetnej karty w historii. Idę na cmentarz. O tej porze? Wiem, co robię. Kładź się. Nie, muszę iść i przypilnować tego tam pod płotem. Dzisiaj jest sobota. A w sobotę przyjeżdża furman i wywozi śmieci z całego tygodnia. To co z tego? Załaduje naszego klienta na wóz i wywiezie w diabły. A wtedy co zrobimy? Nie wiem. Ale może... To niech wywozi. Co ci tak na nim zależy? Założymy sklepienie i cześć pracy. Był Wysocki, nie będzie Wysockiego. Mam nadzieję, że panowie dzisiaj wyjeżdżają. Musimy. Do deka. Dowody osobiste dam nauczycielowi. No temu, co was tu wczoraj przyprowadził, wychowawcy. Śniadanie do pracy leży na stole w kuchni. Kto jest? Cześć. Jak się spało? Możliwie. Ja tu pilnuję cementu i piasku. Do zaprawy. Zaprawka by się lepiej przydała. Co, chce pan pić wódkę o tej porze? A po co mu wstawał tak rano? Łeb mi po prostu pęka. W takim razie ma pan słabą głowę. Wódkę powinno się zacząć pić wieczorem, a nie od samego rana. Po lekcjach, nie?
panie Belfer. W pokoju nauczycielskim, co? Tak. To co teraz będzie? A jak pan myśli, panie przewodniczący? Jaki przewodniczący? A ja ci mówię, że przewodniczący. Pewnie. Jak mogłem o tym zapomnieć? Jasne, że przewodniczący. Dajcie spokój. Dajcie spokój, panowie. Wyjaśnijmy jedno, panie mocna głowa. Skąd jest szmal na to wszystko? Co robimy? Nic. Czekamy do zmroku. Lepiej, żeby nikt nie widział, jak będziemy go przenosić.
mnie też. Piotruś? Thank you.